27 sierpnia przy pomniku Ludziom Solidarności w Policach już po raz szósty odbył się koncert Sierpniowe Przełomy, który upamiętniał wydarzenia z sierpnia 1980 roku. Koncert prowadził Tomasz Raczek. Utwory wykonała Orkiestra Opery na Zamku pod batutą Jerzego Wołosiuka. W programie koncertu znalazły się utwory filmowe, na przykład piosenki zakazane z filmów przedwojennych. Podczas koncertu policzani usłyszeli nastrojową muzykę wybitnych twórców, m.in. Wojciecha Kilara, który skomponował muzykę do filmu Dziewiąte Wrota, wyreżyserowanego przez Romana Polańskiego. Wokalizę zaśpiewała solistka Opery na Zamku Ewa Olszewska. Artyści wykonali również utwory z lubianych polskich seriali. Temat przewodni z serialu Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei wykonał Janusz Kruciński. Artysta występuje w teatrach muzycznych w całej Polsce. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Być życie nie ma lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Zaczekamy, przeczekamy, dojedziemy. W programie koncertu znalazł się utwór Mury, który zdobył wielką popularność w podziemiu antykomunistycznym w latach 80. ubiegłego wieku. Tekst napisał Jacek Kaczmarski do melodii katalońskiego pieśniarza Luisa Laka. Wyrwij mu zęby krat, zerwij kajdany, połam mat, a mury runą, runą, runą i podchłoną stary świat. Organizatorami koncertu byli Opera na Zamku w Szczecinie i Miejski Ośrodek Kultury w Policach, a partnerem Muzeum Narodowe w Szczecinie. Koncert odbył się pod patronatem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz burmistrza Polic Władysława Diakuna.